Borne Sulinowo, czołg T-34. Jedną z atrakcji Bornego Sulinowa jest umieszczony w charakterze pomnika czołg T-34. Nie jest to jednak ten sam czołg, który znajdował się w tym miejscu za czasów Armii Czerwonej. Pierwszy model czołgu pochodził z wojennej produkcji i jest bardzo prawdopodobne, że brał udział w walkach. Został on potraktowany przez Rosjan jako obiekt muzealny i zabrany wraz z jednostkami opuszczającymi Polskę w roku 1992. Czołg obecnie stojący na pomniku pochodzi z zakładów w Łabędach i został wyprodukowany po wojnie. Na swoje miejsce na Cokole trafił w roku 2010.